Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Magnes Sport. Dzisiaj sprawdzimy, czy Orlęta utrzymały się w czwartej lidze. Na omówienie tego i innych wydarzeń sportowych minionego tygodnia zapraszam ja, czyli Adrian Gajda. Nie przedłużając, zaczynamy. A zaczniemy od turnieju Mosir Cup zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Akademię Piłkarską UKS Dwójka Międzyrzec Podlaski, który odbył się właśnie w Międzyrzecu Podlaskim. Wzięło w nim udział 16 drużyn, a wśród nich poza wcześniej wymienioną dwójką znajdziemy m.in. Top 54 Biała Podlaska czy chociażby DAF Łuków. Turniej rozegrał się w trzech grupach – mistrzowskiej, złotej, srebrnej i brązowej. W grupie mistrzowskiej i jednocześnie w całym turnieju najlepsza okazała się Akademia Piłkarska Mińsk Mazowiecki. Grupę złotą wygrał Top 54 Biała Podlaska, grupę srebrną Pogoń Siedlce, a w ostatniej grupie brązowej najlepsze okazały się Orlęta Radzyń Podlaski. Pozostajemy w Międzyrzecu, gdzie miejsce miały również finały Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej. Miejscem rozgrywania zawodów było boisko przy szkole podstawowej nr 3. Wśród dziewcząt zwyciężyła szkoła podstawowa nr 3 w Świdniku, która w finale pokonała szkołę podstawową Batorz 2-0. Międzyrzeckie dziewczyny zajęły trzecią lokatę po pokonaniu reprezentacji szkoły podstawowej Skocka. W rywalizacji chłopców najlepszą ekipą zostało publiczne gimnazjum nr 1 z Graśnika po zwyciężeniu szkoły podstawowej numer 1 z Opola Lubelskiego 2-0. Tak samo jak w przypadku dziewczyn, chłopcy również zajęli trzecie miejsce, a w meczu dającym najniższy stopień podium do zera pokonali ekipę ze szkoły podstawowej numer 7 w Świdniku. Orlęta Łuków w swoim ostatnim meczu w sezonie na wyjeździe podejmowały start Krasnystaw. I to właśnie łukowska drużyna była stawiana w roli faworyta. Po pół godziny pierwszej połowy widniał bezbramkowy remis. W 31 minucie Damian Soćko z rzutu karnego dał Orlętom prowadzenie. 7 minut później prowadzenie podwyższył Jakub Bulak. Na minutę przed gwizdkiem Szymon Łukasiewicz strzelił trzecią bramkę dla Orląt. W drugiej połowie Marek Szponar ze startu Krasnystaw zdobył bramkę kontaktową. Już w doliczonym czasie gry znowu z rzutu karnego końcowy wynik na 1-4 ustanowił Michał Pużycki. Dzięki temu Orlęta przyszły sezon spędzą w czwartej lidze. Dodatkowo warto wspomnieć, że Huczwa Tyszowce wygrała z wyżej notowaną Lublinianką, więc zwycięstwo Orląt było konieczne, aby się utrzymać. W Warszawie odbyła się 13. edycja biegu Ursynowa na 5 km, w którym udział wzięło blisko 2,5 tysiąca biegaczy, a wśród nich Izabela Trzaskalska z Terespola, która na swoim koncie ma wiele sukcesów właśnie w tej dyscyplinie sportu. Mimo doskwierającego upału, impreza odbyła się bez przeszkód i komplikacji. Najważniejsze wydarzenie, jakie miało miejsce w tym biegu, to zwycięstwo Terespolanki. Dobiegła ona do mety w czasie 16 minut i 6 sekund. Jako druga dobiegła Mołdawianka Olesea Smowienko z czasem o 34 sekundy gorszym. Na trzecim miejscu uplasowała się Ewa Jagielska z Łomży z czasem 16 minut 45 sekund. Wśród mężczyzn triumfował Białorusin Arcjom Lochisz, który bieg ukończył w czasie 14 minut i 22 sekund. Podlasie Biała Podlaska nie ustaje w walce o utrzymanie się w trzeciej lidze. Już nie toczą bojów na boiskach, teraz używają pism i odwołań. Prezes klubu Zbigniew Barszcz wysyłał już pisma do Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN, do szefa kształcenia i licencjonowania trenerów PZPN oraz do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Niestety na odpowiedzi od związku trzeba czekać niesamowicie długo, a już na 25 czerwca zaplanowano walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Podlasia. W siłowni Domu Studenta w filii AWF Białej Podlaskiej odbyły się Mistrzostwa Polski Akademickiego Związku Sportowego w podnoszeniu ciężarów. W kategorii kobiecej do 81 kg zwyciężyła Weronika Zielińska z wynikiem 194 kg w dwuboju. Również w kategorii do 81 kg, jednak męskiej, trzecie miejsce zajął Andrzej Szpara, który zaliczył 251 kg. Powyżej 109 kg drugie miejsce należało do Macieja Juchimiuka, który osiągnął wynik 290 kg. Cała trójka reprezentuje AZS AWF Biała Podlaska. Dodatkowo w kategorii do 49 kg trzecie miejsce zajęła reprezentantka GCK Kobylany Patrycja Kłos z wynikiem 105 kg. Mimo że rozgrywki bialskiej klasy okręgowej oraz klasy A wciąż czekają na rozegranie ostatniej kolejki, tak już w okręgówce wiemy, kto spadnie oraz kto awansuje w drugiej grupie A klasy. Jeśli chodzi o ligę wyższą, to pożegnają się z nią piłkarze Olimpii Okrzeja, którzy nie mają już szans na wyprzedzenie znajdującego się bezpośrednio nad nimi Bad Boys Zastawie. Z drugiej grupy A klasy natomiast już wiadomo, że awansuje Burdombie.
kwestia awansu do czwartej ligi i awansu do okręgówki z pierwszej grupy A-klasy wciąż pozostaje zagadką. Więcej w magazynie Ligi Okręgowej. W składzie pierwszoligowego AZS-u AWF Biała Podlaska w piłce ręcznej mężczyzn doszło do kilku zmian. Szeregi bialskiej drużyny poprzez przejście z SMS-u Gdańsk zasilą obrotowy Jakub Adamski oraz rozgrywający Kamil Kozycz i Adam Stępień. Z AZS-u natomiast odchodzą Karol Małecki, wstępnie porozumiany z Gwardią Opole oraz Maksim Kriuczkow, który odchodzi do Gwardii Koszalin. Denis Wołyncew najprawdopodobniej zostanie w Stali Mielec. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym już za tydzień. Do zobaczenia.